Siemanko, siemanko, z tej strony oczy. Witam was bardzo serdecznie. Cieszę się, że kolejna otchłań tutaj za nami na tej postaci pod kątem kuferków. Jeszcze tutaj to walczę, to żeby to ostatnie Ethereum zdobyć. Odcinki planowo będą się pojawiać przez najbliższe 2 tygodnie codziennie. Na każdym odcinku chcę przede wszystkim otwierać te kuferki. Razem będziemy sprawdzać, ile miksów z expem nam tutaj wpadnie. Ale spójrzcie, tutaj już mamy przeciwnika, więc zawalczymy. Przed chwilą z nim wygrałem walkę. Dobrze, jakbym teraz jeszcze raz wygrał, wtedy prosto byśmy odebrali Ethereum i już przeszli do walk na łowcy. Na łowcy wyekspiłem już 193 level, tam już chyba jest też połowa levela wbita dalej, więc idzie to całkiem sprawnie, jak na znikomą ilość czasu, który poświęcam na grę. No przede wszystkim tutaj teraz gram wieczorami między 19 a 21. Taki standard teraz wszedł, żeby tutaj tą otchłań zrobić. No ale dobra, otwieramy skrzyneczki z otchłani na tej postaci, a tutaj pierwsza skrzyneczka, krzyż ochronny. Nic ciekawego, ponieważ to jest unikatowe błogosławieństwo. Dzisiaj też zużywałem klątwę zamkniętą w butelce z czarnego weekendu 2019. Wchodziła. Nie tak często, ale coś tam wchodziło. Więc dobra, lecimy dalej. Unikat. Sztuczna krew czerwonego smoka. Co to jest? Kliknij 2 razy, aby wybrać docelowe miejsce teleportacji. Czyli coś jak zwój czerwonego smoka. No spoko. Dalej, co tu mamy jeszcze? Kufereczki. Krzyż ochronny kolejny unikatowy. Skrzyneczka z otchłani. O, jest flakonik dusz poległych w otchłani. Pierwszy miks z expem dzisiaj. O, nic z tym nie chcę zrobić, bo teraz przypadkiem skrzynka sobie wyrzucił. Popatrzcie, a w niej zwitek nasączony solami trzeźwiącymi zostaje. I jeszcze 5 kufereczków. Co tu mamy? Pochwycony aromat. To też daje wyczerpania. Ja mam tyle tego badziewia w depozycie, że muszę w końcu to też powywalać. Już dzisiaj zacząłem tam wyciągać przedmioty, przede wszystkim na łowce. I popatrzcie, co tu nam wypadło. Flakon dusz poległych w otchłani. Unikatowy flakonik z expem. Pięknie. Wracając do tematu, już zacząłem tam dzisiaj wyciągać. Też trochę aukcji powystawiałem. Na tych aukcjach też już tam coś zarobiłem. Przede wszystkim też dużo itemów czeka na was, tylko nie wiem, co się z tym cholernym OBS-em stało. Próbowałem już odinstalować, zainstalować na nowo, próbowałem innych ustawień, ale nie działa mi w ogóle nagrywanie ekranu, a co za tym idzie. Nie mam jak tutaj zrobić dla was live'a na YouTubie. Jak nie mam zrobić live'a, to nie mam jak wam dać też przedmiotów. Dobra, wygrana, 3 kufereczki. I tak, znowu pochwycony aromat. Jeszcze tutaj mamy 2 skrzyneczki. Symbol przywoływaczy. Spoko. I ostatnia skrzyneczka. Krzyż ochronny. No, nic ciekawego. Jedno unikatowe, jedno zwykłe. Więc mamy 5 zwykłych, 2 unikatowe, bo jedno jeszcze mam na woju. Także lecimy na łowce, lecimy expić i lecimy robić tam otchłań. Na tym łowce to ja chyba szybciej level wbiję, bo wbiłem już tutaj latając przez te 40 minut połowę levela, a walk miałem całe, no, generalnie większość przegranych dzisiaj, ale tylko tyle walk i zrobiłem jeden etap i kończę dopiero drugi, więc na tych wysokich levelach naprawdę jest tutaj ciężko o walki. Ale zobaczymy, może coś się tutaj jeszcze da ugrać. Przeleciałem już całą sektę, wszystko pobijałem. Chyba już respi, ale zanim zrespi, to sobie jeszcze zdążę myszy przylecieć. Do levela tylko 1 200 000, więc to na pewno dzisiaj musi być zrobione. Już jeden level dzisiaj wbiłem. No, wam expienie to jest najprzyjemniejsza czynność w tej grze, dlatego tak bardzo ją tutaj lubię robić, lubię expić. Właśnie przedział na sekcie to jest naprawdę mega przyjemność. Przede wszystkim też dzięki temu, że jest mnóstwo śmieci wtedy z expa. No i też idzie sobie dzięki temu fajnie tutaj zarobić. O, mamy walkę. Pięknie.
Z Paladynem. No ja tutaj powiem wam, że wszystkie walki dzisiaj daję na auto, żeby najwięcej tych walk zrobić, bo jak wiecie, na tancerzu już tam skończyłem, teraz lecę tutaj. Cieszę się, że nadal wchodzą mi bonusy z legend. Choć hełmik na 197 level będę zmieniał. Będę zakładać hełmik z Mulher Ma, który kiedyś tam zlatałem. I buty. Buty na razie zostaną, chyba że jakiegoś heroika tutaj znajdę. No przede wszystkim nie będę zakładać Eku Zwoja, ponieważ szkoda mi go rozbierać. A tutaj do expa dam sobie radę z tym, co mam. Dobra, otworzę już te kuferki, które tutaj udało mi się dzisiaj zdobyć. A w nich pierwszy kuferek! Legendarne błogosławieństwo. Klątwa złego Seta. Pięknie. Ile to działa? 10 minut? Tak, 10 minut. Wow. Zajebiście, że błogo działa 10 minut. Ale dobra. Kolejny kuferek. A w nim otchłanne miazmaty. Czyli nic ciekawego, bo jest kolejny miksik odejmujący wyczerpanie. I jeszcze tu mam kuferek. Trzeci. I mamy flakonik dusz. Mamy flakonik z expem. Pięknie. Więc ja to mam postęp. Więc trzy kuferki tutaj miałem. Trzy kuferki tutaj otworzyłem. 870k do levela. Więc już tutaj zostanę z wami, żeby to doexpić. To jest generalnie kwestia paru minut. Ja tutaj, tak jak wam mówię, biłem na tych walkach już połowę levela dzisiaj. Więc spoko. 781k. Szkoda, że nie odezwał się tutaj w komentarzu ziomuś, który wygrał konkurs na 30M, ale zamiast tego tam wysłałem jednemu ex-wer, wysłałem 10 milionów złota na pocztę. Jeżeli ktoś też potrzebuje jakiegoś wsparcia, napiszcie w komentarzu razem z nickiem swojej postaci, to wam mogę pomóc właśnie teraz, dzięki temu, że mam tutaj sporo śmieci z expa, które mogę sprzedawać, to mam możliwość was wspomóc. To jest też dla mnie bardzo istotne, bo jak wiecie, zawsze wspierałem was, wy wspieracie mnie w postaci łapek w górę, wspieracie mnie dzięki temu, że tutaj wyświetlacie filmy, więc ja chcę odwdzięczyć się wam właśnie tymi przedmiotami lub śmieciami bądź złotem, które tutaj zgarniam. Moi drodzy, 500k do levela. Jak szybko uda się tu wbić? Tutaj też nie chcę tego odcinka za bardzo przedłużać. Chciałbym, żeby był taki zachowany standard, około 10-minutowych odcinków. Poprzedni był trochę krótszy, ponieważ skraszowało jedno nagranie i musiałem go nagrywać jeszcze raz. Mam nadzieję, że tam nic konkretnego nie ucięło mi się przez to, że robiłem to po prostu wycinając tam pewien fragment, który się źle nagrał, i że całość, która tam się pojawia, jest po prostu logiczna. 298k do levela. Z kuferków pierwsze legendarne błogosławieństwo. Mnóstwo śmieci z sekty. Zaraz pójdziemy to też sprzedać. Zobaczymy, ile złotka z tego będzie. Tutaj już ma 65M na tej postaci, jak widać. Wylicytowałem ten naszej na 192 level, ale powiem wam, że jest gorszy niż ten na 170. Więc nie zakładam. Dopiero naszej zmienię na 200 levelu najprawdopodobniej. Ponieważ są wtedy na szyję za denarki, a taki mam jeszcze ulepszony z tego, co pamiętam. 65k do levela, tak, to już jest ta grupa, która mi tutaj da awans na 194 poziom. Wrzucamy na clan info. No i pięknie, ręczność plus 1. Tyle 29m do levela, ach, lajcik. Umeczkę sobie damy w... Co by tutaj ją dać? Zbliżanie uniku, to nie, to nie. Jest ciekawe. Zniszczające rany po mnie jest na tom. To nie jest na sam fizyk, spoko. Wyskiwanie strzał. Deszcz mam na jeden. Mięcie obrażeń, diamentowa. Zwiększono 10%.
Celny strzał chyt na dwie tury. Tu jeszcze z ciekawego to rozpraszająca strzała. Wzmocniony pancerz. A, dam sobie wzmocniony pancerz tą ulgę. Nie chcę nic tutaj resetować. Super, dobra, lecimy do Tuni. Sprzedać. Śmieci. Zacząłem też zakon równowagi, więc nie zdziwcie się, jak niebawem je będziecie widzieć na mrówkach, gnolach, czy jakichś tam innych badziewiach, bo chcę to zrobić na tej postaci, żeby później tam się przyjemnie już ekspiło na wyższych levelach, właśnie robiąc sobie zakon i ekspiąc, no i dzięki temu mając dodatkowy exp. Oto 68M, jeszcze tu to akurat jest potrzebne na łowce. Panie, potrzebuje strzałek. Łowca, pięknie. Co tu jeszcze mam za badziewia? Tu już nic nie mam chyba, tu mogę przelać. Więc tak, uzupełnimy sobie jeszcze miksy. W ogóle z sekty ani jeden miks mi nie spadł. Krew. Tak, ciekawe. Jest tak, 68M już mam. I lecimy dalej. Spić. Także dzięki wam bardzo, trzymajcie się, no i widzimy się już jutro.